Kiedy głoszę rekolekcję, zawsze się pytam księdza, proboszcza czy opiekuna danej wspólnoty, do której jadę, o czym mam mówić. Bo nie lubię się powtarzać, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, może jest w jakiejś danej wspólnocie coś, co warto by poruszyć, co warto by właśnie tak duchowo na tych rekolekcjach przerobić. I przyjechałem tutaj do waszego księdza proboszcza. Usiedliśmy i nie mogliśmy wymyślić żadnego tematu. No i taki temat, i tak, i może to, może to, może to. No i tych tematów się przewinęło kilka. I w którymś momencie wasz ksiądz proboszcz mówi tak: wiesz, chciałbym założyć tutaj krąg biblijny. A mi się od razu taka lampka włączyła. No to będzie o Słowie Bożym. O słuchaniu. Wziąłem do ręki telefon. Otwieram Ewangelię na ten dzień, czyli na dzisiaj. I w Ewangelii słyszę słowa: słuchaj Izraelu. I sobie myślę, no genialnie, genialnie. No ale wracam do domu. No i trzeba wymyślić jakiś temat rekolekcji. To jest druga rzecz trudna dla rekolekcjonisty. Najpierw o czym, a potem jakiś temat, żeby był chwytliwy, że jak będziecie przechodzić koło kościoła, to zwrócicie na to uwagę. I tak sobie myślę, no o czym tu mówić? No jak ten temat, co tu ugryźć, jak to zrobić? I przypomniał mi się wasz poprzedni rekolekcjonista, czyli ksiądz Dariusz Talik. I to jest, słuchajcie, trzeci powód, dla którego tutaj jestem, to jest ksiądz Darek. Nie przez to, że on mnie prosił, żebym tu przyjechał, tylko jakby nie ksiądz Darek, który wam głosił rekolekcję w zeszłym roku, to mnie by nie było. W sensie nie byłoby mnie jako księdza. Bo ksiądz Darek to jest ten, który poprowadził mnie w tą drogę do kapłaństwa. I to jest ten, który zadzwonił do seminarium i umówił mnie na rozmowę z księdzem rektorem, żebym po prostu do tego seminarium wstąpił. I od razu przypomniała mi się taka Ewangelia, bo chciałem zacząć tak jakby od razu od świadectwa, bo myślę, że świadectwo jest najważniejsze. Właśnie słuchania słowa. Ja jako młody chłopak myślałem, że będę elektrykiem, bo mój tata był elektrykiem. Strasznie mi się to podobało. W pewnym momencie zostałem ministrantem, lektorem i tak się też wydarzyło, że w naszym kościele nastał nowy organista i jakimś takim dziwnym sposobem mi się spodobało też granie na tych organach. Więc zostałem, tak przynajmniej kończyłem szkołę średnią, zostałem i elektrykiem z wykształcenia, i organistą z wykształcenia. I sobie myślałem, to mi wystarczy. Zupełnie mi wystarczy. Potem poznałem, też oczywiście jeździłem na takie rekolekcje dla młodzieży, też prowadziłem jako animator. I w końcu poznałem właśnie księdza Dariusza, czyli waszego poprzedniego rekolekcjonistę. I zaczęło mi się podobać kapłaństwo. Ale wiecie, to jest tak, że jak człowiek już ma, powiedzmy, takie dwa zawody, to nie chce iść, no bo nie wie, w co idzie. To jest trudne, nie? Bo to, że będę elektrykiem dobrym, to tak sobie myślałem, bo mój tata był dobrym elektrykiem, więc jeśli będę czerpał z niego wzorce, to będzie super. Byłem dobrym organistą, bo byłem w dobrej szkole. I wiedziałem, że ta szkoła jest mi w stanie dać naprawdę wiele. Ale nie byłem dobrym, na pewno na starcie nie myślałem, że będę jakimś dobrym księdzem, dlatego że na przykład bałem się publicznych wystąpień. Słuchajcie, jak miałem zagrać koncert organowy, to mi się tak ręce trzęsły, nie? Tak mi się ręce trzęsły. I tak sobie myślę, nie, jeśli chcesz być księdzem, to ty się nie możesz, to nie mogę się bać, a że ja się boję po prostu ludzi, boję się wyjść do ludzi, no to ciężko będzie być księdzem. I temat zakopałem, miałem dość fajną też dziewczynę i słuchajcie, przed taki maj, gdzieś czerwiec 2007 roku, i zaczęło, to był rok, w którym poszedłem do seminarium, i zaczęło we mnie pracować słowo. Wiecie, gdzie to słowo pracowało? Na chórze. Na chórze pracowało we mnie słowo. Mianowicie to był jakiś zestaw takich Ewangelii, gdzie cały czas Pan Jezus kogoś powoływał. Cały czas kogoś powoływał. Po prostu przychodziłem do kościoła, włączałem sobie organy, tam zagrałem pieśń na wejście, psalm i Ewangelia, i po prostu Pan Bóg mnie tam czołgał, bym powiedział, tym słowem, tak. I mówił. Ja sobie myślę, Panie Boże, co Ty ode mnie chcesz? Dałeś mi dwa talenty, dałeś mi super dziewczynę. Co Ty ode mnie chcesz? Dlaczego teraz, jak już wszystko osiągnąłem, to teraz Ty chcesz to zmieniać? Dlaczego?
I nie chciałem. Słuchajcie, za nic nie chciałem iść do seminarium. Nie poszedłem w tym pierwszym rzucie. I słuchajcie, pojechałem na rekolekcję oczywiście z księdzem Darkiem. On te rekolekcje prowadził. Jemu tam o tym powiedziałem. I on oczywiście mówi, no tak, no trzeba, pewnie, jak z powołania to trzeba iść w ogóle. Ale sobie się nie. Potem zapytałem drugiego księdza, co on o tym myśli. I on też powiedział, że trzeba iść. I wróciłem z tym jeszcze raz do księdza Darka. Przegadaliśmy, tam już nie pamiętam, ale na pewno sporo czasu. I on wybrał numer telefonu do rektora i on mnie umówił na to spotkanie, tak jak wam powiedziałem. I wtedy się poczułem tak, jak właśnie to, co głosi to hasło na kościele wywieszone. Na twoje słowo zarzucę sieci. Jest taka Ewangelia, bardzo ciekawa. Jak Pan Jezus przychodzi nad jezioro, jest cała masa ludzi nad tym jeziorem i nie może nauczać, bo wszyscy się na niego pchają. I widzi, jak rybacy pukali sobie sieci, podszedł do nich, jednego już znał, to był Szymon Piotr, jemu troszkę wcześniej uzdrowił teściową. Podszedł do Piotra i mówi, słuchaj, odpłyń kawałek, odpłyń kawałek. Odpłynął kawałek i nie wiemy, co Pan już nauczał. Tego nam ewangelista Łukasz nie zostawił. Ale po tej nauce mówi do niego tak, wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. A Piotr mówi, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, ale na twoje słowo zarzucę sieci. I to jest taka śmieszna trochę Ewangelia, byśmy powiedzieli. Jezus jest zawodem kim? Stolarzem, cieślą, po swoim tacie. I teraz wiadomo, wszyscy wiemy, jak ktoś łowi ryby, że nie łowi się ryb w dzień. Nie łowi się. Teraz sobie wyobraźcie ten kontrast, że mamy Pana Jezusa, który jest cieślą zawodu i mówi, słuchaj, łowimy ryby teraz. No to Piotr powinien mu popukać po głowie i powiedzieć, no wiesz co, no nie bardzo, nie? No w dzień się nie łowi ryb, nic nie złowimy. Całą noc żeśmy łowili, nic żeśmy nie ułowili, to w dzień na pewno nie ułowimy. Ale co się wydarza? No właśnie wydarza się to, że mówi, na twoje słowo zarzucę sieci. I zgarnęli tyle ryb, że te sieci zaczęły się rwać. Ale to, co mnie najbardziej uderza w tej właśnie Ewangelii, to jest to, że Pan Jezus wszedł do tej łodzi. Tam nawet nie ma powiedziane, że poprosił tego brzmia, tylko po prostu wszedł do tej łodzi. Wszedł. I słuchajcie, 10 lat jestem księdzem. W maju będzie 10 lat. I ta Ewangelia jest dla mnie taka mocna, że Pan Jezus wszedł do mojej łodzi bycia elektrykiem, mojej łodzi bycia organistą i powiedział, słuchaj, robimy inaczej, robimy inaczej. I jeden krok, właśnie ksiądz Darek mnie popchnął tym jednym krokiem i poszedłem, posłuchałem. Najpierw posłuchałem Pana Boga, potem posłuchałem drugiego człowieka, którego uważałem i uważam za autorytet w moim życiu. I jestem tu. To jest to. Było to absolutnie trudne dla mnie. Absolutnie trudne, dlatego że no, z tymi dwoma rzeczami wiązałem swoją przyszłość, a Pan Bóg powiedział, że w ogóle w zupełnie w inną stronę trzeba iść. I słuchajcie, i poszedłem. Więc to jest trzeci powód, dla którego tutaj jestem, bo chcę wam głosić Słowo. Chcę wam pokazać, że Słowo Boże ma ogromną moc, jeśli Go posłuchamy. I mamy, słuchajcie, te dzisiejsze czytania. One są po prostu przepiękne i przeciekawe. Mamy w Ewangelii Marka pytanie o to, które z tych przykazań jest najważniejsze. To jest bardzo podchwytliwe pytanie, które zadał ten uczony w piśmie Panu Jezusowi, bo przykazań żydowskich, nie wiem czy wiecie, było 613. Masz, człowieku, listę 613 przykazań i dostajesz pytanie, które z nich jest najważniejsze? Mógł odpowiedzieć, no wszystkie. Albo mógł odpowiedzieć, że te, które dotyczą się Pana Boga, one tam się dzieliły na różne tam części. Ale Pan Jezus wybiera z nich dwa. Ale zaczyna od słowa, słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. My popełniamy błąd, wiecie kiedy? Właśnie wtedy, kiedy nie słuchamy.
Jakbym nie tłumaczył wam dzisiejszej Ewangelii, to prawdopodobnie jest tutaj ktoś albo dużo osób, które by wyszło z Kościoła, by nie wiedziało, o czym jest Ewangelia. Bo nie słuchamy. Nie wiemy, jaka była modlitwa na początek mszy świętej, którą czytałem z mszału. Ktoś pamięta? Jedna osoba chociaż? Nie słuchamy. A przecież było powiedziane. Starałem się zaśpiewać tym moim głosem, byle jakim, ale starałem się zaśpiewać. Ale nikt nie byłby w stanie tego powtórzyć, a modlitwa była przepiękna. Bo nie słuchamy. I teraz Panu Bogu ogromnie zależy na tym, żeby nauczyć nas słuchać. I rekolekcje są właśnie to, żebyśmy nauczyli się słuchać. Mamy trochę trudniej. Żydzi tą właśnie modlitwę, czyli słuchaj Izraelu, Szema Izrael, odmawiali 2 razy dziennie. 2 razy dziennie powtarzali sobie słuchaj. Było to ich wyznanie wiary. 2 razy dziennie powtarzali słuchaj. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to większość Żydów ten właśnie tekst, Szema Izrael, wkładało w taki drewniany, powiedzmy, pojemniczek, tak zwaną mezuzę, i przyklejało to w odrzwia. Jak wchodzili do domu, to nie tylko, że się 2 razy modlili w tym domu właśnie tą modlitwą, to jeszcze wchodząc i wychodząc z domu widzieli ten właśnie taki drewniany pojemniczek, w którym te słowa były zawarte, dotykali tego ręką, a potem rękę całowali. Bo to było dla nich święte. Bo oni właśnie byli otwarci na to, żebym ja chciał słuchać. I teraz, co nam Pan Bóg dzisiaj mówi na samym starcie tych naszych rekolekcji? Odwołamy się do księgi proroka Ozeasza. Zaraz na samym początku mówi tak. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Rekolekcje są po to, żebyśmy się nawrócili. Nawrócenie po grecku, tak zwana metanoia, to jest zmiana myślenia. Więc jeśli tutaj jesteście dość tłumnie, prawdopodobnie w piątki nie przychodzicie tak tłumnie do kościoła, to chcecie coś ze sobą zrobić. I teraz to jest takie pytanie, nie musicie na nie odpowiadać. Minęło ileś tam prawdopodobnie nawet 10 rekolekcji, w których wzięliście udział. No i pytanie, czy jesteście inni? Czy jesteście inni po rekolekcjach, które wygłosił tutaj mój mistrz? Nawróciliście się? Spowiadacie się inaczej? Macie inne grzechy? Ruszyło to wasze życie duchowe do przodu? Czy dalej jest tak samo? Nie wiem, kto głosił wcześniej, tych moich poprzedników musiało to być też mnóstwo przez te całe lata. A żeby ktoś powiedział, że po każdych rekolekcjach jestem lepszy. Nawet ja nie jestem lepszy. A taka stara zasada w seminarium nam mówili, jak chcesz dobrze mówić, to najpierw mów do siebie, więc te rekolekcje też są do mnie, żebym ja też się nauczył słuchać, bo też to nie zawsze robię. Więc pytanie, czy się coś we mnie zmieniło, czy coś we mnie drgnęło? Bo prawdopodobnie, okej, tam może coś drgnęło, może coś poszło do przodu, ale czy wszystko? Czy dałem z siebie wszystko? No nie dałem prawdopodobnie. Co roku głoszę te rekolekcje i co roku sobie tam zapisane różne rzeczy, jakieś wnioski po tych rekolekcjach i sam po sobie wiem, to jest moje drugie świadectwo dzisiaj, że się nie zmieniam jakoś tak super. I czasem mam takie wrażenie, że powiem rekolekcji z tym obłudnikiem, jak faryzeusze po prostu w Ewangelii, że nauczam, daję ciężary nie do uniesienia, a sam palcem ich tchnąć nie chcę. No bo tacy jesteśmy. Jesteśmy skażeni tym grzechem pierworodnym. I teraz zobaczcie, jeszcze raz przyjrzyjmy się temu słowu z księgi proroka Ozeasza. Ona jest o tyle ciekawa w ogóle, że to jest księga napisana, oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, w 8 wieku przed naszą erą. I ten Ozeasz, ten prorok Ozeasz, pisze ją, wiecie kiedy? Jak go zostawiła żona. Odeszła od niego żona. I się chłop tak załamał, tak strasznie się załamał, że po prostu, no koniec, to jego życie po prostu upadło, bo ta żona jego była najważniejsza. To było coś, co po prostu on był zapatrzony jak w obrazek. I ona sobie znalazła innego gościa. I Ozeasz jest załamany. I z tego bardzo trudnego doświadczenia, bo to jest ogromnie trudne doświadczenie, może i tutaj ktoś siedzi, kogo zostawił mąż czy żona i poszedł do innego. Jest ogromnie trudne doświadczenie. On wpada na genialny pomysł, żeby pokazać, że właśnie na przykładzie swoim
jego i jego żony, która odeszła, pokazać miłość Pana Boga i oczekiwanie Pana Boga. To jest genialna księga, to jest sam koniec tej księgi. Warto sobie sięgnąć i przeczytać ją sobie w całości, księgę Ozeasza. On, opisując swoją sytuację, pokazuje, jak Pan Bóg tęskni za człowiekiem, który od Niego odchodzi. Jak Pan Bóg tęskni za człowiekiem, który popełnia grzechy. I mówiąc, wróć Izraelu, tam jest takie ciekawe słowo użyte, które mówi wrócić, oczywiście tam do kogoś, ale też odwrócić się, albo zwrócić się. I teraz, jeśli upadłeś przez własną swą winę, a tam wcześniej mówi, że trzeba się odwrócić, to znaczy, że ja prawdopodobnie jestem wepchnięty w jakieś błoto. I tym błotem są moje grzechy. I to jest nieraz tak, że po prostu leżę tą głową w tym błocie i wcale się nie chcę podnieść. Albo sobie myślę, że już stamtąd nie wyjdę. I czasem jestem jak taka, przepraszam, że tak powiem, ale taka świnia. Po prostu się tapla w tym błocie i wcale z niego nie chcę wyjść, bo tam jest fajnie. I my ją chcemy wyciągnąć, żeby była czysta, ona się tam po prostu tapla. I czasem my jesteśmy właśnie tacy, że taplamy się. A jeszcze gorzej, jak właśnie to błoto zasłoni nasze uszy. I jesteśmy po prostu w tym błocie, w tych uszach, te błoto mamy w tych uszach i Pan Bóg do nas mówi, odwróć się. Odwróć się, popatrz na mnie, jestem tutaj. A my po prostu mamy zatkane uszy tym błotem. I moi drodzy, właśnie na starcie tych rekolekcji musimy sobie uświadomić, że mamy takie błoto. Jedni mają mniejsze, drudzy mają większe, ale wszyscy lubimy się w tym błocie taplać. Jakby grzechy nie były fajne, to byśmy nie grzeszyli. To jest stara zasada. Grzechy są fajne, dlatego grzeszymy. Z grzechami nam jest ciężko zerwać, bo dają nam jakąś przyjemność. Ale to jest błoto, gdzie jesteśmy po prostu głową w tym błocie, po prostu cały czas siedzimy jak ta świnia. I teraz musimy usłyszeć i będziemy, mam nadzieję, słuchać przez te kilka dni, co to znaczy. Co to znaczy usłyszeć Pana Boga? Co to znaczy odwrócić się do Niego twarzą i zobaczyć, co On w ogóle do mnie chce powiedzieć? Bo Pan Bóg, to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie chce powiedzieć, ale jesteś świnią, bo jesteś tak ubrudzony, uwalony tym błotem, beznadziejny jesteś. Tego Pan Bóg nam nie chce powiedzieć. Pan Bóg nam chce powiedzieć, nawróć się, uleczę Twoją niewierność. Szczodrze obdarzę Cię miłością, bo mój gniew się odwrócił. Pan Bóg nas chce umyć, Pan Bóg nas chce w jakiś sposób oczyścić. I pierwszą rzeczą, nie wiem ile mogę mówić, mogę jeszcze mówić chwilkę? Mogę, dobra. Ja strasznie dużo lubię mówić. I pierwszą rzeczą, którą Wam dzisiaj chciałem powiedzieć, ale tak już króciutko, dopełnienie będzie na drodze krzyżowej, to mam nadzieję, że to się będzie wszystko tak łączyć ze sobą, to jest to, jakie jest moje pierwsze przykazanie. Kiedy usłyszę, jak jestem tą głową jeszcze w tym błocie, przypomnijmy, i kiedy usłyszę, że Pan Bóg chce po prostu do mnie zagadać i zadaje mi pytanie właśnie może to, jakie jest pierwsze z Twoich przykazań? Może mamy, tak jak Żydzi, 613 przykazań, całkiem sporo, bo mamy różne tradycje w domu, mamy różne sposoby na spędzanie czasu i tak dalej. I Pan Bóg się chce zapytać dzisiaj, jakie jest Twoje najważniejsze przykazanie? Co stawiasz w Twoim domu, w Twojej rodzinie na pierwszym miejscu? Czy będziesz zbawiony? Kto stawia swoje zbawienie na pierwszym miejscu? Słuchajcie, jak życzymy sobie, kiedyś taki biskup mi to uświadomił, jak życzymy sobie różne rzeczy, to życzymy sobie wszystkiego oprócz zbawienia. Wszystkiego. Zdrowia, słuchajcie, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie zdrowie jest najważniejsze. Pieniądze, nie, pieniądze też nie są najważniejsze. Szczęścia, nie wiadomo, co to szczęście jest, nie? Ale życzymy szczęścia. I ono też nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zbawienie. Jakbyście wysyłali SMS-y do kogoś na Wielkanoc, to nie rozpisujcie się, nie przeklejajcie tam jakichś bzdurnych tekstów z internetu. Napiszcie, życzę Ci zbawienia. Bo to jest najważniejsze. Jeśli to by było moje przykazanie, być zbawionym, to znaczy kochać Boga i bliźniego, no to by było super. A tu jest kasa, pole, samochód, wykształcenie, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy.
Jeśli chcę rzeczywiście kochać i Pana Boga, i drugiego człowieka, to muszę zacząć słuchać. To muszę zacząć słuchać. Bo jak nie usłyszę Pana Boga, to będę siedział w błocie. Jak nie usłyszę drugiego człowieka, to też będę siedział w błocie. I potem to moje życie to będzie takie jedno wielkie bagno, które sobie sam przygotowałem i w którym sobie siedzę i z którego nie chcę wyjść. Bo nie chcę słuchać. Muszę słuchać Boga, muszę usłyszeć drugiego człowieka. I kończąc już, poruszyło mi kiedyś bardzo, bardzo w Rzymie. Jest taki kościół świętego Idziego, Sant'Egido, na Zatybrzu. I prowadziłem taką małą pielgrzymkę i nigdy tam nie byłem w tym kościele i wymyśliłem sobie, że tam pójdziemy. I z daleka, tak nie wiem, może mieliśmy jeszcze z 50, ze 100 metrów, widzę, że przed kościołem leży bezdomny. Na ławce, tak w poprzek położony. No i sobie myślę, kurczę, no taki owinięty w takie szmaty. No leży. Ciepło, no, gorąco, grzało strasznie, to był środek lata. Słuchajcie, podchodzimy bliżej i okazało się, że to nie jest bezdomny. To jest figura. Figura bezdomnego w ogóle. Ktoś postawił sobie figurę bezdomnego. I tak sobie myślę, kurczę, nie? Dlaczego ktoś przed kościołem świętego Idziego zrobił pomnik bezdomnego? No takich rzeczy to jeszcze nie widziałem nigdy. I podeszliśmy jeszcze bliżej i słuchajcie, w tym pomniku bardzo ładnym z brązu, 1:1 takiej naturalnej wielkości, oczywiście jest zawinięty jakiś człowiek i widać tylko dwie rzeczy tam. To znaczy na jego nogach widać ślady po gwoździach. Słuchajcie, jakie to było dla mnie poruszenie, bo tak sobie myślę, kurczę, nie? Z daleka bezdomny, bliżej figura, jakaś tam rzeźba, odlew, tak? Podchodzę bliżej, jest Pan Jezus. Jest Pan Jezus. I to jest nic jeszcze. Słuchajcie, drugi dzień. Idziemy dalej, przechodzimy koło schodów hiszpańskich. Zaczepił mnie jakiś człowiek i poprosił mnie o 1 euro, żeby mu dać. Jakoś tak mnie zaczepił, tak, nie? Tak po prostu ręką machnął, złapał mnie. I popatrzyłem się na niego, popatrzyłem się w jego oczy i słuchajcie, mnie zamurowało. Nie wiem dlaczego, rzadko mam takie jakieś doznania, takie mistyczne, ale zamurowało mnie to, że jak popatrzyłem na niego, w te jego oczy i to, że on tam chciał ode mnie to 1 euro, to nie były takie oczy zwykłego żebraka i biedaka. Ja ufam mocno, że wtedy dałem 1 euro, wiem, że mało, ale 1 euro dałem Panu Jezusowi. W tych oczach zobaczyłem, słuchajcie, Pana Jezusa. To był jakiś taki znak, nie wiem dlaczego Pan Bóg mi tak dał, ale właśnie dzień wcześniej ta figura i na drugi dzień przy tych schodach hiszpańskich ten człowiek taki, te oczy. Ja do dzisiaj pamiętam te oczy, a minęło chyba z 6, z 7 lat. I tak sobie pomyślałem właśnie to, nie, że musimy kochać Boga, musimy kochać bliźniego, bo w tym bliźnim, takim nawet przypadkowym w Rzymie, gdzieś tam przy hiszpańskich schodach, możemy spotkać Pana Jezusa i dać Mu 1 euro. A potem jak się skończy nasze życie, to mi Pan Jezus będzie dziękował. Słuchaj, dałeś mi 1 euro. Pamiętam. Ja mu powiem, no też pamiętam, nie? Mogłem Ci dać więcej, jakbym wiedział, że to Ty. Więc no, tak to wygląda, nie? Więc pamiętajmy o tym dzisiaj. Jeszcze właśnie w Drodze Krzyżowej posłuchamy jeszcze. O tym, że najważniejsze jest słuchać. Żebyśmy rano wstawali i myśleli sobie, trzeba słuchać. A wieczorem, jak się kładziemy spać, żebyśmy się zastanowili, czy rzeczywiście słuchałem. Posłuchanie w tym momencie, na samym starcie, jest najważniejsze. Amen.